dostać następny poziom. Nie, jesteśmy na poziomie trzecim wsparcia, co oznacza 82 tysiące miesięcznie. Następny poziom wymaga 800 punktów i zapewnia 102 tysiące miesięcznie. Ok. Ukończyliśmy również laboratorium. Kokos jest opracowywany obecnie. I moi drodzy, ja tak sobie wybieram, prawda, osoby na czacie, z tymi chcę wejść w interakcję, ale jeżeli wy chcielibyście, żeby rakieta była nazwana waszym imieniem, a jeszcze do was nie dopełzłem, bo jestem powolny i stronniczy, no to dajcie znać, po prostu odezwijcie się, powiedzcie, że chcecie być nazwani, chcecie pojawić się w tym świecie przedstawionym, a oczywiście was tam wówczas dorzucę, gdy tylko miał ku temu sposobność. I teraz tak, zaraz będę musiał światło zapalić, bo wiecie co, skoro teraz i tak nic się nie dzieje, to moi drodzy, zrobię rzecz następującą, zapalę światełko teraz. Oj. Fatalnie to wygląda, to czy inaczej, wygląda to jeszcze gorzej niż wyglądało. Nie wiedziałem, że jest to możliwe, ale jestem zupełnie prześwietlony. Nie mam niestety innego źródła światła obecnie tutaj w pokoju, nie mam innego źródła światła, więc nie za bardzo mogę cokolwiek z tym fantem zrobić, a niedługo i tak by mnie nie było zupełnie widać. Być może wywalę tą kamerkę, nie wiem, na ten moment zostawię to tak jak jest zwyczajnie. I zapytanie od Europejskiej Agencji Kosmicznej. Proponują wymianę technologii. Obiecują nam schematy przestrzeni do konstruowania pojazdów kosmicznych, a w zamian chcą zdolność do testowania swoich rakiet. Wiecie co? ESA, zgodzę się na to. Zgodzę się na to, ponieważ jest to rzecz, którą chciałem opracować, a na którą nie miałem czasu zwyczajnie opracować. Więc tak, zwiększamy reputację z nimi i otrzymujemy technologię. Bardzo, bardzo, bardzo użyteczna rzecz. I teraz tak, możemy ten budynek, czy nas na to stać? Pytanie tylko. Tak, stać nas na to. Ale czy stać nas na to tutaj też? Możemy ten budynek postawić tutaj. I ten budynek ma dzięki temu trzy modyfikatory. Wiecie co? Tak, postawię go tutaj. Troszeczkę więcej mnie to kosztuje. Być może te budynki będziemy musieli przemieścić w niedługim czasie. Ale na ten moment jestem z tego w miarę zadowolony. Odpaliłem teraz na telefonie też czat, żeby móc widzieć, prawda, gdy na komputerze mi się ładuje od zera. Bo na telefonie czat działa normalnie, na kompie niestety czat wygląda w ten sposób, że co chwileczkę, prawda, mi się resetuje. Ok, o tym już wspominałem. Kokos będzie gotowy za 3 miesiące. I badania. Nowe zadanie na Ziemi. Wow, troszeczkę tych zadań jest. Okej, okay. Kolejny. I kokos ukończony. Kokosie, uważaj, bo teraz... A, kokos, widzę, że poświęca się tutaj dla dobra sprawy. Mam nadzieję, że nie poświęci się za bardzo, ponieważ modyfikator, który tutaj dodał, to ten górny ładunek jest o 10% bardziej wydajny, ale sama rakieta nośna ma o 10% mniejszą niezawodność. Więc mamy 52% niezawodności. Oj, oj, oj. I teraz, ze względu na to, że mamy kilka budynków, możemy wybrać, czy chcemy mieć bonus do punktów badawczych, które uzyskamy, czy chcemy mieć bonus do niezawodności samej rakiety nośnej,
czy chcę mieć bonus do niezawodności ładunku. Wybieram oczywiście bonus do jakiety nośnej, bo jeżeli jakieta nośna nigdzie nie doleci, no to moi drodzy, i tak nic nam to nie da, prawda? Więc wybieram ciebie. Aj. I Destro, jeżeli tutaj jeszcze jesteś, chyba mam odpowiedź na twoje pytanie. Mam odpowiedź na twoje pytanie, kto jest pierwszy, jeżeli wiele agencji próbuje startować tego samego dnia. I wygląda na to, że pierwsza jest osoba, która jako pierwsza skonstruowała tą jakietę. Bo wydaje mi się, że te agencje, pozostałe agencje, chociaż zobaczymy. Czy chcemy zaryzykować? Nie, nie możemy zaryzykować. Będziemy musieli rzucić monetą, więc Destro, będziemy sprawdzali to teraz. Która agencja zostanie uznana za pierwszą agencję, która wykona to zadanie? Rzućmy monetą w takim wypadku. Nie mam możliwości wystrzelenia wcześniej zwyczajnie. Nie mam takiej opcji. Potwierdź. Potwierdź. Miesiąc. Wystrzeli. Wszyscy praktycznie strzelają zwierzętami w kosmos w następnym miesiącu. Więc zobaczmy jak to wyjdzie. O, kolejny pop-up. Pytanie. Czy chcemy zachęcić ludność cywilną do spekulacji na temat niezidentyfikowanych obiektów latających, UFO, prawda? I moim zdaniem równie dobrze można ich zachęcić do tego, ponieważ zwiększy to fascynację kosmosem. Zwiększenie fascynacji kosmosem jest jak najbardziej korzystne dla nas. Okej. I moi drodzy, lot. Wszyscy oprócz ESA naraz próbują to zrobić. Zobaczmy. A, pada. Naprawdę, bro, musisz mi to robić. Kokosie, pamiętaj, teraz to od ciebie zależy, czy uda nam się zrealizować tę misję, czy też nie uda nam się tej misji zrealizować. Poświęciłeś się, żeby ładunek lepiej działał, więc zobaczymy jak to nam wyjdzie. A 3. Dobra, startujemy. Nie mamy możliwości opóźnienia tego, musimy wyprzedzić innych. 3, 2, 1, 0. Zapłon silników potwierdzony. Tak, moi drodzy. Rakieta wystartowała. Telemetria w normie. Wszystkie systemy zielone. Czy zapyszyłem? O, czyżby faktycznie? Czyżbym dobrze przewidział? Nie wszystkie systemy zielone, ale i tak wystarczająco dobrze, kokosie, się tutaj sprawiłeś. Bardzo dobra robota. Dziękujemy za twoją służbę ojczyźnie. Jako rakieta nośna. Lajka znajduje się na pokładzie. Musimy zdobyć jeden punkt komunikacji i 3 punkty danych. A 2 punkty komunikacji i 7 punktów danych, jeżeli chcemy tutaj. Jeżeli chcemy otrzymać bonus, a chcielibyśmy ten bonus otrzymać. I ze względu na to, że rakieta nie w pełni na właściwą orbitę nas wrzuciła, pierwsza tura ma tylko połowę rozkazu, więc możemy wydać tylko jeden rozkaz. Wow, moi drodzy, ten rzut monetą się udał. Kokosie, twoje poświęcenie pozwoliło na sukces tutaj. I teraz tak, ty i ty. Tak, w ten sposób zrobimy. Czyli będziemy mieli 2 i 3. Czy to wystarczy, czy to nie wystarczy? To wystarczy, żeby znaleźć się na lepszej ścieżce. No niestety, musimy zużyć energię. Chociaż, czy musimy zużyć energię? Energia wydaje mi się cenniejsza niż jeden punkt po prostu. Dobra, zużyję energię. Może nie jest to najlepsza decyzja, jaką mógłbym podjąć, ale jest to decyzja, którą podjąłem. O,
I po raz pierwszy w całej historii naszego programu kosmicznego otrzymaliśmy bonus. Tak dobrze nam się to udało, że nie tylko nie dostaliśmy kary, nie tylko zostało to zrealizowane, ale również otrzymaliśmy bonus do tego, co zostało zrealizowane. I teraz tak, dzięki temu to, co możemy zrobić... Wow. Naprawdę? To będzie na tyle proste? Bez tego bonusu byłoby bardzo ciężko. Wow, znów nie zużywamy energii, znów nam się udaje. To chyba za pierwszą misję tutaj RNG się wyrównuje. Chociaż wiadomo, mówi się, RNG się wyrównuje. Tak, tak, nic się nie wyrównuje. Po prostu tak. Uśrednia się, prawda, statystycznie. Czyli tak, będziemy mieli 2 punkty i 7 punktów. To jest tyle punktów, ile potrzebujemy. Ta minigra może nie jest najbardziej fascynującą rzeczą, na którą tylko możecie się natknąć w świecie gier komputerowych, ale moim zdaniem całkiem rozsądnie... Wow, znów się udało. Całkiem rozsądnie tutaj pozwala nam się pobawić. Ponieważ my tą minigrę w kosmosie możemy zupełnie wyłączyć. Możemy zostawić ją jednemu rzutowi kością, ale ja, skoro i tak poświęcam na tą grę troszeczkę uwagi, prawda, troszeczkę czasu, to wolę wymusić, aby każdorazowo najlepszy możliwy rezultat mieć, prawda? Jeżeli ręcznie tym zarządzam, to tylko ode mnie zależy, jak to wyjdzie. Jeżeli to RNG jest, no to RNG widzieliście już, jak co ze mną robi, prawda? Okej. Nie dość. I Destro, jeśli jesteś tutaj, to odpowiedź na twoje pytanie wygląda na to, że mamy jedną próbę. Jedna próba na ten moment sugerowałaby, że gracz ma pierwszeństwo? Nie wiem. Zapamiętajmy, że raz 4 kraje próbowały udać się na nas na orbitę, w tym my, i my byliśmy pierwsi. I my zaplanowaliśmy ten lot 4 miesiące wcześniej, 3 miesiące, 3 albo 4 miesiące wcześniej. Więc zapamiętajmy te parametry, zbierzmy więcej danych i wówczas spróbujmy dojść do jakichkolwiek, usunąć jakiekolwiek teorie, prawda? Jakiekolwiek hipotezy wysunąć. Like a Hero. Właśnie otrzymałem taki achievement, więc właśnie udało nam się lajkę wystrzelić. I to, co chcemy zrobić teraz, to chcemy pracować nad centrum kontroli lotów. Będzie ono dla nas niezbędne. I to, co chcemy zrobić tutaj, to chcemy przygotować rakietę na Księżyc. I pytanie, czy my tą rakietę chcemy przygotować właśnie... Wiecie co? Tym razem się wykosztuje. Tym razem się wykosztuje i wyślę tą rakietę z 70% niezawodności. Ponieważ chcę wygrać ten wyścig, nasza rakieta nośna, czysto teoretycznie, powinna być w stanie zrealizować tą misję, mam taką nadzieję przynajmniej, a ja chciałbym również dostać maksymalny bonus z tej misji naukowej. Okej. I moi drodzy, dlaczego nie dostaliśmy jeszcze 100... dlaczego jeszcze miliona dostaliśmy? Ukończyliśmy 3... Czyli najprawdopodobniej uwzględnia, nie uwzględnia testowego startu. Musimy ukończyć 3 wyższe wyzwania. Na ten moment wjedziemy prym. Czy uda nam się to utrzymać na dłuższą metę? Jest to wysoce wątpliwe, ale bez wątpienia będziemy próbować. Luna, okej. Następny tier jest osiągnięty już na ten moment. I na pewno nie zdążymy rakiety wysłać, więc za te 5 miesięcy po prostu otrzymamy więcej, o jeden tier wyżej. Okej, jak to wygląda? Aktywne misje. Zwierzęta w kosmosie. Czy oni dopiero teraz wysłali tą misję? Nie, dziwne. Oni powinni byli w poprzedniej turze to wysłać. Czegoś tutaj najwyraźniej nie rozumiem. Jakiegoś aspektu tej rozgrywki muszę tutaj zwyczajnie nie rozumieć jeszcze w pełni.
Okej, okay. Luna jest przygotowana. A jakiś bonus? Żadnego efektu, ani pozytywnego, ani negatywnego. Okej. Okay. I to, co chcemy zrobić, to przygotować dla ciebie rakietę nośną. Wybierz, wybierz. I teraz nazwiemy tą rakietę, to już nie jest kokos, to będzie orzeł wzór pierwszy, powiedzmy. Chociaż nie, to jest nadal pierwszy typ danej misji, więc któż by tutaj się napatoczył? Kokos już był. Och, Kubi, okej. Okay. Nie wiem, czy jeszcze z nami jesteś, ale och, Kubi, będziesz pierwszą rakietą nośną, która wyniesie ładunek na orbitę Księżyca. Mam nadzieję, że jesteś z tego dumny. I to zajmie nam 4 miesiące, bo to jest pierwszy moment, w którym nie mamy kary do szybkości przygotowywania tej rakiety. Okej, okay. 68% niezawodności, 70% niezawodności, 126 tysięcy, 4 miesiące. To znaczy, że mamy tutaj 7 miesięcy, to znaczy, że będziemy mieli margines 3 miesięcy. Okej. Okay. Będziemy martwić się tym, gdy będziemy się tym martwić. A teraz musimy opracować backlog, ponieważ musimy, moi drodzy, przygotować sobie zdolność do wyniesienia na orbitę kolejnego typu misji. Więc misji obrazowania Ziemi i misji wyniesienia faktycznego astronauty na orbitę. I oczywiście w tym celu potrzebujemy lepszych rakiet nośnych. Kolejna generacja rakiet nośnych i służy do tych misji, które my obecnie wykonujemy. Więc musimy przepalić się przez tę misję, że tak to ujmę, i odblokować sobie nowe, lepsze rakiety nośne. Czyli na przykład tak, Vostok, Cyklon, Vostok, Star Delta. Aha, okej. Okay. Czyli tak. Star jest bardzo tanie. Vostok jest i Delta są dość drogie. Wydajność i niezawodność. Najprawdopodobniej będziemy chcieli użyć Vostoka, albo nie, momencik, ty możesz wynieść 6400, a ty ważysz 6600. Czy jeżeli chciałbym użyć najtańszego drugiego segmentu, musiałbym użyć droższej rakiety. Czyli tak, Cyklon kosztuje 200 tysięcy i pamiętamy, że mamy zniżkę 25%, prawda? Więc też możemy skupić się raczej na innych parametrach rakiety. Bo 25% od 200 tysięcy, no to jest 50 tysięcy, czyli to jest 150 tysięcy nas ta rakieta kosztuje. A ta rakieta nas kosztuje 82... 300 tysięcy około, lekko poniżej, 290 tysięcy ta rakieta nas kosztuje. Realnie, prawda, po zniżkę. Czyli to jest 290 tysięcy, powinna ta zniżka być tutaj aplikowana. To jest błąd, to jest niedopracowany UI. Czyli tak, to jest 150, to jest 290, czyli to jest 290, żeby móc wynieść na orbitę do 8 ton ładunku i 8 ton ładunku nic z tego nie waży. Czy ktoś z tych segmentów waży 8 ton? Wow! Czyli jeżeli zainwestujemy w Vostok, to znów
Ta rakieta nośna będzie wystarczająca, żeby wynieść wszystkie segmenty drugie segmenty, prawda, rakiety z następnego tieru technologii. Czyli myślę, że znów zagramy bezpiecznie i użyjemy Wostok. Ten Wostok będziemy rozwijali i będziemy właśnie go używali na dłuższą metę wówczas. Szczególnie ze względu na to, że po pierwsze on wtedy kosztuje, to jest 290 tysięcy około. 290 tysięcy, do tego dodajemy tutaj powiedzmy około 90 kilku tysięcy. Czyli to jest 380 tysięcy za tą kombinację. I ta kombinacja będzie w stanie zrealizować obie nasze misje. Tylko że, moi drodzy, jedna problematyczna kwestia, niezawodność tej rakiety, prawda? Gdybyśmy chcieli mieć niemalże o 25% wyższą niezawodność, o połowę wyższą niezawodność, musielibyśmy użyć deltę. I na szczęście deltę możemy umieścić na Wostoku i tak musimy zbadać dwie rakiety nośne. Więc zbadamy Star-37 i deltę. I ewentualnie wówczas zadecydujemy, czy chcemy zależnie, prawda, od presji czasu, albo użyjemy Stara, który szybciej jest produkowany, albo użyjemy delty, która jest bardziej niezawodna i droższa. Ale ze względu na tą zniżkę, którą mamy, możemy te droższe rakiety rozważać. Teraz tak, te rakiety są zupełnie dla nas nieistotne, bo my i tak R7 Sputnika używamy dla tej kategorii. Ta kategoria dla nas nie istnieje, R7 Sputnik jest rakietą, której w zamian używamy. Jedyny problem jest taki, że musimy opracować jedną tutaj i dwie tutaj, żeby odblokować kolejny poziom. Wszystkie one kosztują tyle samo, więc równie dobrze mogę opracować najtańszą rakietę z tej kategorii. Ok, Algol, będziemy ciebie opracowywali. I co? Och, Kubi to jest rakieta nośna dla naszej misji na Moon. Ok. 10% nie wydaje. Nie wydaje tej kasy. Właśnie dlatego zostawiłem sobie ten margines, prawda? Gdybym wcześniej zredukował koszt tego pojazdu, redukcja tego kosztu to była. Dałaby nam mniej korzyści. Kosztowałaby nas. Wydaje mi się, że dobrą decyzję podjąłem i na plus wyszedłem z kasą dzięki temu. Mogę się mylić, jeżeli się mylę, to dajcie mi znać, że się mylę. Centrum kontroli lotów. Centrum kontroli lotów tutaj umieszczę. Chciałbym umieścić tutaj. Skały nam straszliwie przeszkadzają. Jak widzicie, skały i zbiorniki wodne są rzeczą, która uniemożliwia budowanie rzeczy. Tak, jestem bardzo elokwentny, musicie przyznać. Rzecz uniemożliwiająca budowanie rzeczy. Ta jest. Myślę, że tutaj ciebie postawię. Tutaj ciebie nie mogę postawić. To nam będzie psuło odrobinkę różne inne rzeczy. Tutaj będę chciał postawić pole startowe dla rakiet średniej wielkości.